przekonujące zwycięstwo, które was natchnie optymizmem, wiarą w to, że możemy awansować do Mistrzostw Europy? Na pewno taki mecz buduje morale i to, jak on przebiegał, to też można powiedzieć, że trochę, na pewno nasza zasługa, że nie pozwoliliśmy Estonii na zbyt wiele, też jakby przewaga nam pozwoliła trochę potrenować, poćwiczyć też inne warianty. Oczywiście staraliśmy się szybko ten mecz zamknąć, strzelić przynajmniej tą minimum drugą bramkę i pójść za ciosem, więc z jednej strony zadanie wykonane, zdawaliśmy sobie sprawę, że tutaj każda kolejna bramka drużynie da takie dodatkowy bodziec, morale pozytywne przed tym finałowym meczem i z drugiej strony zdajemy sprawę, że zrobiliśmy ten pierwszy krok, jutro już zapominamy o tym meczu i skupiamy się na tym finale w Walii. Dużo kreatywności ze strony Zalewskiego, ale też Piotrowskiego, Frankowskiego, Piotrek Zieliński, który też mało grywa, dzisiaj też czuł się swobodnie. Myślę, że tak cała drużyna jakby, no też mieliśmy więcej przestrzeni. Może w polu karnym tej przestrzeni za dużo nie było, bo gdzieś zespół estoński na pewno mocno się bronił wieloma zawodnikami, ale dziś też staraliśmy się właśnie uruchamiać czy to przedpole, czy strzały z dystansu, więc na pewno pod tym względem taki wynik da nam takiej jeszcze dodatkowej energii, takiego bodźca pozytywnego, więc wiadomo, że też nie ma co się na nim za bardzo rozmyślać czy rozpisywać, bo zdajemy sobie sprawę, że ten mecz finałowy tak naprawdę jest teraz kluczowym. Jak wyjątkowa chwila, wyszedł pan z córką na murawę. Skąd ten pomysł? To był pomysł córki i pana, może całej rodziny, może ona chciała wyjść na Stadion Narodowy? Całej rodziny, no to są wyjątkowe chwile nie tylko dla mnie, ale dla całej rodziny. Taki moment wyjścia z córką, więc no to jest coś wyjątkowego, to co zapamiętamy, na pewno dla nas to będzie wyjątkowa pamiątka, zapamiętamy to do końca życia, więc mam nadzieję, że może jeszcze takich momentów parę znajdziemy, bo to są nasze chwile, gdzie rodzina wspiera mnie, tak samo córki każdego dnia i tylko oni wiedzą, ile tak naprawdę w środku, wewnątrz nas jest emocji, ile to, jak to przeżywamy, ile wysiłku kosztuje nas to, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym jesteśmy, więc zdecydowanie to jest super przeżycie dla mnie też, nie tylko jako piłkarza, ale przede wszystkim jako taty. Ma pan jakikolwiek sygnał, co z Przemysławem i z Matim? Nie mam nic, pewnie dopiero po badaniach się okaże, ale mam nadzieję, że tam nic groźnego nie będzie i wszystko będzie dobrze na ten kolejny mecz, a też trochę czasu mamy. Nawet więcej niż przed tym pierwszym meczem, można powiedzieć, więc jak najbardziej, no teraz czas na przygotowanie się do finału. Panie kapitanie, co trzeba zmienić przed meczem z Walią? No bo dzisiaj ten przeciwnik Estonia, wiadomo, nie postawia jakichś mega trudnych warunków, a Walia z kolei przejechała się po Finlandii 4-1, więc jestem ciekaw, co by pan poprawił jeszcze bardziej? Nie wiem, czy to trzeba poprawiać. No, trzeba przede wszystkim zagrać tak, żeby to było efektywnie, żeby dało nam wygraną i ten awans. To wiadomo, że też nie ma co brać 1-1 tego meczu dzisiaj do tego meczu z Walią, ale na pewno dla wielu zawodników ta pewność siebie, taka, która swoboda była, może być takim bodźcem właśnie w tym meczu z Walią i taką doda pewność siebie, więc jako drużyna przede wszystkim wykonaliśmy zadanie i teraz zdajemy sobie sprawę, że tutaj gdzieś ten spokój, który na pewno może się przydać, albo takie przekonanie, że gdzieś wracamy na te właściwe tory, to teraz trzeba będzie po prostu potwierdzić meczu z Walią na wyjeździe. Zdajemy sobie sprawę, że Walia też zagrała dobry mecz, tego nie wiem, ale nie wiemy tego, jeszcze jutro będzie można więcej powiedzieć, jak przeanalizujemy, ale wystrzeliła 4 bramki u siebie. Na pewno też z tej strony będzie euforia i z drugiej strony mam nadzieję, że to my wykorzystamy właśnie i będziemy drużyną, która będzie grała lepiej w piłkę, a na końcu strzeli o tą jedną bramkę więcej. Szatyki w to całe, bo Wojtek Szczęsny był tak wściekły po stracie tego gola, że strach się bać. To jest normalne, ja tu się nie dziwię, wygrywasz 4-0, czy nawet 5 strzelasz 5 bramek i masz mecz pod kontrolą, to taka, gdzie zespół tak naprawdę no, nie zagraża naszej bramki, a nagle chwila dekoncentracji spowodowała, że od razu stworzy sytuację, strzeli bramkę, więc zdecydowanie to jest, to się tutaj Wojtka mogę spokojnie zrozumieć, no bo to jest coś normalnego, to nie tylko na boisku, ale też na treningach takie rzeczy też mogą denerwować, więc no, to jest dla nas sytuacja, którą powinniśmy przeanalizować i też dać nam taki moment do zastanowienia, że nawet na sekundę, na dwie trzeba być skoncentrowany na 100%.